Ty niejednokrotnie w wywiadach podkreślałaś, że uwielbiasz być mamą, no i także, że nie powiedzieliście ostatniego słowa. Wasza córka już tak naprawdę jest duża, czy na przykład planujecie kolejne dziecko? No Kalina już prawie 11 lat. Rzeczywiście nie wiadomo, kiedy to zleciało i zobaczymy, jak to będzie. Pewnie ciężko byłoby wrócić z powrotem do pieluch i tego wszystkiego, no bo jednak to jest taki troszeczkę okres, który wymaga od kobiety wiele poświęcenia. Ale to jest piękny okres, to jest tak wdzięczne, to jest tak cudne macierzyństwo, oczywiście też bardzo trudne i mam wrażenie, że im starsza Kalina, tym trudniejsze, ale uczymy się tego wszystkiego po prostu na gorąco i nie wiem, czy trudny by był powrót, nie gdybam, jakby się przydarzyło to, super. A raczej byś planowała przeżywać ciążę w... No, takim powiedzmy odosobnieniu od mediów, czy byłabyś tak szczęśliwa, że na przykład podzieliłabyś się z fanami za pośrednictwem Instagrama? Zobaczymy, jak się to wszystko potoczy.